Cokolwiek Zosiu się pokaże, to od razu to rozwala piorun i przyglądaj się. Szukaj, wyszukuj. Jak zobaczysz, nic nie pokazuje. Bo to wszystko piorun znika, to ja ten piorun montuję teraz jako urządzenie stałe. Jeżeli ktokolwiek by wysłał do ciebie jakikolwiek myśl o kształt, od razu piorun to spalił. Będzie niszczył wszystko. Nic do ciebie nie może dotrzeć. Ani podpięcia, nic. Nic absolutnie. Ty jesteś czystym światłem teraz. I zaczynasz obserwować swoją przestrzeń. Tomku, powiedz, skąd to wszystko leciało w stronę Zosi? Nie, tak jakby z różnych stron. Dobrze, ja ci teraz daję okulary prawdy, ale zwiększam ich moc na wszystkich poziomach. I teraz sięgasz bardzo daleko i zobacz, czy gdzieś skądś coś do niej leci, czy nie. Od ludzi. Od ludzi? Mhm. Co to za ludzie są? Takim naszym językiem dobrzy, źli, jacy to ludzie są? Dlaczego to robią? Zawiśni. Zawiśni, a co jest zazdroszczą? Nie wiem, tak. Taki mój obiekt, wiesz, tak. Popatrz, Zosiu, co to jest charakterystyczne. Ciągle to samo. My dobrze wiemy o tym, ale Tomek o tym nie wiedział. Nie wiedział, tak. A mówi o tym samym. To o tym samym. Dokładnie. Bo on nie wiedział. I o to chodzi. Popatrz, że jednak jest to prawdą, że ludzie zawistni, zazdrośni, że jeżeli ty coś potrafisz robić, to zamiast się cieszyć tym, to przede wszystkim zazdroszczą i wysyłają jakieś myśli o kształty, żebyś czasem nie. A przy okazji, Tomku, zobacz, czy do mnie też jakieś takie myśli o kształty są wysyłane, zazdrości, zawiści, to już tak na marginesie. No tych ludzi coś tam jest mniej, ale coś wysłane było. Wysłane, dobrze. W takim razie ja wszystko, co do mnie było wysłane, odwracam i milionkrotnie z większym impetem wraca do ich właścicieli. Jak teraz moja przestrzeń wygląda? Dobrze. No, teraz włączam taki program, że jeżeli cokolwiek, ktokolwiek do mnie wyjdzie na jakikolwiek poziomie, wraca to do niego milionkrotnie większym impetem i go rozpierdziela. I on się tego nigdy już nie może uwolnić. Nie wysyłajcie, nie będziecie obrywali. Dobrze, a teraz wracamy, Zosiu. Jak tam jest, wygląda twoja przestrzeń? Tak jest lepiej, ale nie wiem, czy to jest światełka, czy to te piorunki strzelają. Tak, bo to pokazują się i nikną, nie? Dobrze, to znaczy, że program działa. Dobrze, zostawimy to w spokoju. Tu będzie cały czas samo działało. Programy zazdrości i zawiści załatwiliśmy, dlatego że to wszystko jest tu niszczone. Piorun tu pilnuje, spala. Tomek już to tam zobaczył. Teraz Tomku, pozałatwiaj tam sprawy. Ale jeszcze no. Miałam to, wiesz, było to. I w pewnym momencie poczułam pod prawą łopatką, że mi guz wyrósł. Guz? Guz namacalnie. Piotruś. Ale to nie w tej chwili, tylko mówię wtedy, wcześniej. A wtedy? No, dwa tygodnie temu, nie? A, no to jest naturalne. No. Jeżeli ktoś wysyła ci bardzo silny myśl o kształt, to może naprawdę wyskoczyć. Słuchaj, guz, brak albo... oddechu i guz, nie? No, na tyle, ile miałam siły, no bo opadłam sił, ale zaczęłam coś tam sama czyścić. W
W końcu wzięłam bańkę, postawiłam, wiesz, i tu spada, i tu mi spada. Mówię, niech ten ogień już mi wypali, tak? I wiesz, że trochę ściągnęło. Już przynajmniej mogłam oddychać i to się zmniejszyło. Ale, Leszek, to było w sekundzie. Tak. Myślokształt atakuje momentalnie, bo on jest wyprodukowany momentalnie. Jeszcze w zależności od tego, jaka jest emocja, no to już jest w ogóle... Nie do wyobrażenia sobie, co może taki myślokształt uczynić. To no. Jeszcze zobacz, ja nie panikuję, tak? Bardzo ważne, żeby spokojnie do tego podchodzić. To, nie, ja spokojnie. Leszku, muszę coś takiego, tak. Że można było zrobić jakby coś takiego, cień, jakby to wszystko na cień kierować. Aha, dobrze. Ja tworzę taką iluzoryczną postać, Zosiu, teraz twoją. Iluzoryczną. Ciebie robi niewidoczną, a tą postać przesuwam. I gdzieś poza tobą ta twoja postać jest. Przedstawia się jako ty, ale ona jest tylko po to, żeby zbierać to wszystko. I ty jesteś zabezpieczona. Do ciebie nic już nie będzie docierało, a wszystko to jest skierowane do tego cienia, który został sztucznie stworzony jako ty. Nikt nie wie, że to jest cień, tylko wszyscy mają informację, że to jesteś ty. I teraz wszystko, jeżeli cokolwiek do ciebie wyśle, to pójdzie tam i tam będzie to zbierane. I włączam taki program, że raz w miesiącu będzie samoistne kasowanie. Więc raz w miesiącu będzie program włączał, kasował wszystko i od nowa będą mogli głupcy się wysilać. Ale wiesz, że ja to czuję na plecach? Co na plecach? Taką drugą postać jak gdyby? No bo masz zasłonę. Masz tak zwane plecy teraz. I właśnie w ten sposób masz załatwioną sprawę. Ja myślałem coś podobnego, żeby zrobić taką tarczę, która będzie ściągać wszystko do Matki Ziemi. Z tym, że ta tarcza by ci mogła przeszkadzać w pójściu do przodu, bo ona by zawsze musiała być przed tobą. A tu w tym wypadku cień może być przed, za, on będzie cały czas stawał między tobą a czymś i będzie zbierał to. Więc on jest bardziej uniwersalny. Dobra. Co jeszcze tam, Zosiu, było? Z tą głową, ze z tymi szczękami, moimi zębami, jakiś tam, no ciągle mi się wydziela płyn. Dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie i Tomka do tego czasu, w którym się coś wydarzyło. Powstał taki program i dlatego on ci co jakiś się odnawia i coś się dzieje z twoimi zębami i szczękami. Przenoszę was, nami jesteście. Tomku, co się tam wydarza, że Zosia ma problem? To jest gdzieś na jakimś statku, w pewnych czasach. Zosia ma tak jakby trochę podcięte gardło. Ale może się tak jakby wykańczy. Z tego ma rozbitą twarz. Dobrze, zobacz, kto doprowadził do tego, że nastąpiło takie uszkodzenie. Stoją przed tobą te istoty. Kapitan statku wydał rozkaz takim bardzo czestnym żołnierzom, też nazwę to żołnierzami. Zapytaj go, dlaczego wydałeś taki rozkaz? Bo uważał, że działa przeciwko nim. A tak uważał, tak? A jaka jest prawda? Sprawdź teraz. Coś tam zawsze coś nie było. Za dobrze, za chwilę wszystko. Dobrze. Czy to jest powód, żeby aż tak potraktować Zosię? Oczywiście. Zapytaj go, czy on nigdy nie zrobił błędu żadnego.
Czy zdarza się, ale w tej sytuacji nie ma czasu na bronię. Co tu zrobić? Jaki masz pomysł, jak to rozwiązać? Musielibyśmy się cofnąć. Jak ktoś się decyduje być w tej grupie, tak. Po prostu musi być poddane im. W sensie nie poddane jako poddane, tylko żeby działa dla ich wspólnego dobra. Czyli dla dobra grupy, z którą jest. Tak, do grupy, z którą jest. Nie? No dobra. To teraz wycofaj w czasie do tego odpowiedniego momentu i wszystko zmień i napraw. Zosia musi mieć inną świadomość, że to działa. Nie rozumiem? Zosia po prostu dostała świadomość przed, tak. Jak to wszystko powinno działać, że to działa. I już teraz ma nową świadomość i teraz... Tak, teraz już jest świadoma i nie robi niektórych rzeczy. Bardzo dobrze. Teraz zobacz. Całą jej przestrzeń, czy jeszcze jakieś informacje do niej lecą skądś, czy jest już cisza? Wycisza się. Dobrze, to poczekamy, się całkiem wyciszy. To jest spokój, taka cisza, spokój. Dobrze. Zosiu, jak się czujesz? Nie wiem, czy to schodzi, czy co, tak czuję na policzkach. W lewym uchu jakby coś piszczało i w głowie, ale to tak ciągnie mi cały czubek głowy, nawet całe tutaj ciemiączko. Tak mocno mi ciągnie, ale tutaj jakieś światełka mrugają, jakoś się zmienia kolorystyka na jasną. To poczekamy, zobaczymy, bo tak wygląda, jakby się coś naprawiało. Jak tam w domku to wygląda? Jakiś spokój. Dobrze. Zosiu, jak się czujesz? Tak trochę puszcza. Powoli. I tak wyrównuje się tu kolorystyka cała. Ale to było po całym ciele. Wiem, tylko chodzi o to, że najpierw musimy zbić temperaturę. Do 36,6, a potem będziemy mogli dalej zrobić. Musimy oczyścić się. Głównym powodem u ciebie to są pewne energie od ludzi. Jak zna się wroga, to wie się, co jest. Tutaj są różne poziomy, dlatego oczyszczamy tą przestrzeń. Dobrze by było dać jakąś świadomość właśnie. Dobrze, ja taki program biorę, dużo energii z jego istnienia, wzmacniam i daję program do niego taki uświadomienia, pełnej świadomości. Teraz daję go tam w przestrzeń, bo Zosia będzie cały czas uświadamiał wszystko i wszystkich, którzy przychodzą do ciebie. Po to, żebyś ty mogła pracować, pomagać im, ale nie tracić czasu na pierdoły i dyrdymały. Przyjmujesz tak? Tak. Okej. Okay. I on działa. Tomku? Jak wygląda przestrzeń Zosi? Jest spokój. Dobrze. Zosiu, ponieważ jest spokój twojego ciała, teraz przenoszę cię do naszego szpitalika. Jesteś w naszym szpitaliku. Sprowadzam piec do spalania wszystkiego. Otwieram go, zwiększam jego temperaturę. Rzuć swoje ciało całe do pieca i zamknij drzwiczki. Zamknięte. Dobrze. Ono się spala, znika, nie istniało, nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. Piec znika i go nie ma. Teraz ja sprowadzam z istnienia czystą energię,
Twoją, białe światło i czystą energię Twoją życiową. I teraz daję tą energię Tomkowi do ręki. Tomek zbuduje dla Ciebie nowe ciało bez żadnych programów, bez żadnego chcieństwa, bez żadnych pierdół i dymałów. Tomku, zbuduj ciało dla Zosi. Jak go zbudujesz, to powiesz. Już jest gotowy. Dobrze. Zosiu, wejdź teraz w to ciało, ubierz go i zobacz, czy jest idealny, czy trzeba coś poprawić. Jeszcze coś na policzkach czuję, ale to już schodzi. Dobre. Dobrze jest pasowane? Idealnie. W takim razie zeskakujesz, pobiegaj sobie, pogimnastykuj się. Jest okej? Dobrze. Dobra. W takim razie jak się teraz czujesz? Tak luźno, tak jasne światło. Wzdłuż widzę. Dobrze. Ja teraz zabezpieczam Ciebie i nikt ani nic do Ciebie nie będzie miał dostępu, a Twój cień, który żeśmy stworzyli, będzie zbierał wszystko to, co ktokolwiek, jakikolwiek myślokształt do Ciebie wyśle. A następnym razem zobaczymy, co się nazbierało i jak to wygląda. Bo na razie już to działa. Nie spodziewałem się, że w trakcie tej sesji już po zrobieniu tego myślokształtu już do Ciebie ktoś coś powysyłał. To wygląda na to, że to ktoś z tych ludzi tutaj coś wysyła. Oczywiście to jest normalne, że ludzie wysyłają, nie że złośliwi, nie że wredni, tylko sam fakt, że myślą o Tobie, a mają jakąś emocję, więc po tej emocji, po tym adresie zapierdziela i uderza w kogoś. Ja to zauważyłem u mnie tak samo. No przecież jeżeli jestem tą osobą wystawioną, no to ludzie myślą, a jak myślą, to mają różne przemyślenia, zgadzają się, nie zgadzają się i te myślokształty idą. Tylko, że ja je kasuję wszystkie, ja zrobię taki kasownik, który kasuje. A wiesz co, ja zawsze myślę, dziękuję, że Ciebie spotkałam i kto mi tam, wiesz, pomagał, to ja jak pomyślę, to zawsze dziękuję, nie? To jest bardzo dobry pomysł, bo uzdrawiasz. Ja to co na łące wczoraj pokazywałem, żeby właśnie wyciągać paszkwila, ale nie modlić się do paszkwila, bo w ten sposób go zasilamy. Tylko bierzemy mantrę i zasilamy mantrę. I gdy zasilamy mantrę, że kocham Cię, wybaczam i proszę o wybaczenie i tak powtarzasz, wtedy cała energia idzie na to wybaczanie i paszkwil zostaje skasowany całkowicie. Tak mogą skasować myślokształt, można skasować chorobę, można skasować jakikolwiek klątwy byty. Nie ma znaczenia. Wszystko można wypieprzyć w ten sposób. To tak działa. To tak działa. Dobrze. Zosiu, zabezpieczam Cię całą. Nikt na nic nie może naruszyć Twojej całej przestrzeni. A czy możemy jeszcze mój gabinet oczyścić? A, proszę bardzo. Ale teraz, na razie, ja wysyłam tam Tomka. Tomek, jesteś przed gabinetem. Teraz wchodź do środka i powiedz mi, jak gabinet wygląda Zosi. Obklejony jakimś czarnym. Popatrz, widzisz? No nie. To była taka sama sytuacja ostatnio, przedostatnio. Tak. I zaczęły mi kwiatki padać, wiesz? Widzisz, ciągle obklejają. No, ja no. A było tak ładnie, czysto, wiesz? Po ostatnim wróciłam, wszystko rozkwitło pięknie. A teraz przed wyjazdem dobrze, jeden kwiatuszek. Tomku, daję Ci taki specjalny odkurzacz, który wszystko zbiera. Włączam go na full, nikt ani nic nie może mu się oprzeć. I teraz oczyść cały gabinet, z zewnątrz, wewnątrz, ścieżki, korytarze, połączenia do ludzi, żeby klienci przychodzili, żeby Zosia mogła normalnie funkcjonować. Oczyść wszystko do zera, a potem damy program, bo coś mi się wydaje, to znowu trzeba zrobić tak samo. Dobra, pięknie. Teraz zabieram wkład z odkurzacza do słoneczka. Słoneczko to spala żywym ogniem. To znika, nie istnieje, nie istniało, nigdy nic nie będzie. Jest wszystko dobrze. Ja teraz, Zosiu, daję taki specjalny szyld, ale tylko dla paszkwili, dla myślokształtów, nie dla klientów. Klienci widzą tylko twój gabinecik pełen światła, który będzie ściągał. Ale już gdy będą się zbliżać do tego gabinetu, od razu wszystkie paszkwile będą kierowane według tego szyldu i będą szły
Jest tam jakiś staw bajoru albo coś? Oj, tam gdzieś jest... A, Białka płynie niedaleko. Dobrze. Wszyscy będą kierowani do Białki i tam będą do wody i woda ich będzie rozpłukiwać i będą zamieniali się w pasze dla roślin. Kaczek. Kaczek, tak jest. Pokaże się więcej rzęsy, to znaczy, że paszkwili już trochę jest. Dobrze. I wszystkie programy myślokształty, które będą wysłane w twoją stronę lub w stronę zakładu, będą szły w Białkę i będą rozpuszczane. Taki program tam stawiam i tak się dzieje. Teraz popatrzcie, jak to się dzieje, Tomku. No dobrze, tak, to się ścieka tam. Dokładnie, bo widzę, że to jest po prostu, cały czas się dzieje. Ale to jest wręcz niemożliwe, ja też staram się jak mogę oczyszczyć. Nie, Zosiu, ty, ja ci coś powiem, myśmy teraz robili program, ty nic nie rób. Teraz już nic nie ty będę, nic tak. Ty nic nie rób, ty się tylko zajmij ludźmi, masowaniem, robieniem, uzdrawianiem, zajmij się tym, czym się zajmujesz. Te programy będą dbać o ciebie całkowicie, bo chcę następnym razem sprawdzić, co się dzieje. Rozumiesz? Mhm. Bo to dwa razy żeśmy czyścili, nie tak. Robili, zabezpieczaliśmy tylko tym czystym światłem, ale wygląda na to, że oni się oblepiają, wpierdzielają czyste światło, zżerają i oblepiają się jak gówno. No bo przecież tamtym razem nie było tak oblepione jak tak, teraz. Tak, tak, tylko ten jeden taki, co był. To na początku. To na początku, tak. Tak, to jest co innego. Ale tutaj teraz, no to tak jak obsrane normalnie. Nie, no to ja tak chyba jeszcze nigdy nie miałam. Dobra. Zabezpieczone jest. Zostawiamy i teraz już... Możemy jeszcze Pawła i Anię oczyścić. A dobrze, tu zamykamy ten temat twój, twoją przestrzeń, zamykamy i ty masz tylko klucze do tego. I tak. Ty decydujesz. Dobrze, teraz w apteczce naszej jest Paweł i Ania. Tomku, zdiagnozuj ich, oczyść. Ty i Michała już wsadzimy razem. To trzeci. To i Michał, dobrze, no. Trójkę masz. A ty, Piotruś, wejdź na najwyższy poziom czystej świadomości, sprawdzę ich wszystkie połączenia. Niech do nich trochę dopłynie rozumu, świadomości. Trochę się zmieniło, Leszek. Wiem, że się zmieniło, wiem. Nawet córka do mnie przyjechała. No widzisz. Uzdrów, Piotruś, wszystko tam na górze, żeby było przepływ. Od samej góry samodołu, żeby mieli kontakt, żeby mieli połączenie. I z sobą, i ze sobą wszyscy razem. A ty, Tomku, zdiagnozuj i wszystko ponaprawiaj na tym poziomie. Tak są czyszczycy już teraz. Wykąpałem w kościołowej wodzie. Wypłukałem. Super. Pięknie. Nie słyszałem, co? Wyczyścił ich wykąpów w kryształowej wodzie. Dobrze, na końcu skasował. Ta kryształowa woda ma potężną moc. Zauważyłem, że ona później, jak się kąpie kochem coś, to po prostu wszystko znika. O, ja zapomniałem jeszcze tego małego Maciusia. A, Maciuś, dobrze. Tomku, jeszcze Maciuś jest. Też z nim zrób porządeczek. To on jest światełko. Tego szybko załatwisz. On tylko łapie programy, tak. Bo on, no, on sam ściąga je, bo on myśli, że to są informacje, że to są jakieś cuda. Ty, on jest fantastyczny. Wiesz? Dokładnie. I tam uświadom go od razu. Uświadom go, o co chodzi. Dziecku nie trzeba dwa razy powtarzać. Wystarczy raz uświadomić, dziecko od razu się zmienia. Piotruś, jak tam wygląda? Paweł już jest tylko... Dobrze, i później jeszcze właśnie Maciusia też zrobi, jak już wszystkich zrobi. Zrobię. Super gra. Ja teraz zabezpieczę całą tą przestrzeń i nikt na nic nie może zmienić. Czekamy jeszcze na Piotrusia. No, Maciusiu, to nie ma problemu. Ja powiem, że o dziecku wystarczy tylko pomyśleć i od razu się wszystko zmienia. Nawet nie trzeba mu tłumaczyć, bo on od razu przyjmuje całą jakby tą wiedzę, która jest potrzebna. Dobrze. Ja teraz zabezpieczam wszystko i wszystkich. Nikt ani nic nie może zmienić tej przestrzeni. I zobaczymy, co się wydarzy. Według tego naszego planu ma być idealnie. I tak zostaje. Policzę teraz do 5. Na 5 wybudzicie się. Będziecie tu i teraz. Będzie wszystko idealnie. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteście tu i teraz. I dzięki.
Tomku, czy teraz było lepiej? Jak miałeś większe obciążenie? A nie, dobrze, bo dobrze. Dobrze było, ale więcej jak miałeś roboty, to się może nie męczyłeś. Nie, normalnie, dobrze. Dobrze? Dobrze, jest trzy, tak, sesje dla mnie. Bo chodzi o to, że ja sam, jak ja mam pełne obciążenie, to ja mimo, że jestem zmęczony, ja w lepszym stanie wychodzę. Jeżeli ja muszę czekać długo na coś, nim się dojdzie, ja muszę poczekać, po prostu muszę poczekać. Mm-hmm. To mi się zaczyna spać, ja tak, się robię słaby, mi zaczyna głowa boleć. Rozumiesz? A ja wracam do tego, że tam coś trzeba zrobić, to wszystko wtedy tak dopięte, że...